Kochani, dzień dobry gwiazdy, witajcie na kanale Lux and Happy. Jest dzisiaj prawdziwie luksusowo. Zaraz wam powiem historię, ale zacznę od tego, że dzisiaj planowałam zupełnie inny film. Zupełnie inny film, który nagrałam w sobotę albo w niedzielę. I jak zaczęłam go montować, to zobaczyłam, że wyglądam tak grubo na tym filmie, ale tak grubo. Że słuchajcie, stwierdziłam, że ja się tak nie widzę i to nie ja. No i po prostu nie mogę go dzisiaj puścić. Nie wiem, czy ja go jakoś przemontuję, no bo szkoda filmu. Ale dzisiaj wydaje mi się, że będzie dużo fajniejszy temat. Zajawiłam dzisiaj rano na Instagramie to, że jesteśmy w przyczepie. I teraz będzie historia tej przyczepy. Słuchajcie, kupiliśmy przyczepę. Tutaj spędzę całe lato i to jest... Dziś była... Moja pierwsza noc w tej przyczepie, opowiem wam o swoich wrażeniach, pokażę wam, będzie house tour. Oczywiście jestem absolutnie podekscytowana, także lecimy z bardzo szybkim intro i opowiem wam całą historię. Okej, okay, więc widzicie mnie dzisiaj w takiej wersji campingowo-sauté, no make-up. I tak pewnie już będzie w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Na razie jest długi weekend, więc zaczęliśmy tutaj nasze testy, próbujemy się tutaj urządzić. Przyczepa na szczęście jest w niej względny klar. Dzisiaj posprzątaliśmy rano, bo możecie się domyślać, że jak dotarliśmy tutaj około 22:30, nie było prądu, to był pierwszy raz, weszliśmy do naszej nowej przyczepy, która miała wszędzie tutaj folię. Na szczęście jest już zrobiona podłoga na zewnątrz. No ale wiecie, lodówkę, wszystko trzeba było, te folie powypakowywać, te plastiki, powrzucać rzeczy tutaj do kuchni, bo jest dużo naczyń, my właściwie przywieźliśmy cały samochód rzeczy. Samochód wypakowany po dach, po prostu ja już pewne rzeczy wsypywałam do środka luzem, bo już nam się nic nie zmieściło, nie chcieliśmy jechać z boksem. Ale jestem chaotyczna. Słuchajcie, ogólnie jest totalna ekscytacja. Jak to się stało? Dostaliśmy propozycję wynajęcia właśnie tutaj działki na kempingu. Jesteśmy na Maszoperii. I my nigdy nie... To nie jest tak, że my się zakochaliśmy, że my kiedyś tutaj przyjechaliśmy, że my się zachwyciliśmy taką formą spędzania wakacji, tylko to jest tak, że zawsze wszyscy dookoła nas i w naszym bliższym i dalszym otoczeniu, każdy się jarał tym kempingiem, na serio. Wszyscy, którzy tutaj kiedyś byli, kajtują, totalnie podekscytowani. Nie, to jak już pojedziesz raz do przyczepy, to już nie chcesz jeździć nigdzie indziej, albo tutaj ludzie wracają latami. Te najbardziej znane kempingi w chałupach. Nigdy tam nie byłam, serio. Ja nawet tam nie byłam na obiedzie, na spacerze, bo ja po prostu nie przyjeżdżałam na hel. Jak to się w ogóle stało? Słuchajcie, dostaliśmy propozycję zakupu takiej przyczepy. Ktoś rezygnował, nie była jakaś super okazja, to nie było jakieś tanie, bo to tanie nie jest, ale słuchajcie, pojawił się taki pomysł w sumie. Ja od jakiegoś czasu męczę się w ciepłych krajach, czyli jak jadę latem na wakacje do Włoch, rok temu się męczyłam, 2 lata temu w tej Chorwacji też się męczyłam, naprawdę było mi gorąco i przestało mnie przerażać to, że na przykład może padać nad polskim morzem, takie rzeczy, których się zawsze starałam wystrzegać, żeby wyjechać na wakacje i mieć pewną pogodę. Może to też zmieniło się ze zmianą stylu życia, bo jak się nie pracuje na etacie, nie chodzi się gdzieś od nie odbija karty od 8 do tam nie wiem którejś, 17 na przykład, to też i się pracuje zdalnie, jest się freelancerem, to tak naprawdę można tę pracę wykonywać z różnych miejsc. I jeżeli ja tutaj przyjadę na 2 miesiące albo na miesiąc, to ja też nie muszę mieć pewnej pogody każdego dnia. Może padać 3 dni, potem może być 3 dni ładnie, jest mi to obojętne. Ja też tutaj pracuję, żyję, mieszkam. Dzieci sobie tutaj żyją swoim życiem i nie potrzebujemy mieć tej pogody. Ja tutaj nie przyjeżdżam na 5 dni na leżak i nie muszę się w tym czasie usmażyć, bo
inna rzecz jest taka, że się po prostu nie opalam, nie opalam. W tym roku chyba pierwszy raz się nie będę opalać. W zeszłym roku już tak trochę się nie opalałam. Dobra, kochani, strasznie dużo gadam, jestem podekscytowana, dzieci totalnie podekscytowane. W ogóle to kolejny plus. Tutaj jak się przyjeżdża, to tak jakby się miało te dzieci na kolonii, na półkoloniach. One po prostu są tutaj zajęte. One mają tu robotę cały dzień. Ich po prostu tutaj nie ma. Przychodzą wtedy, gdy są głodne. Wszyscy tak mówili, że na kempingu dzieci nie ma. Ja pierwszy raz tego doświadczam. Także mamy długi weekend. Po długim weekendzie ja tutaj jeszcze zostaję na parę dni. Później wracam do Warszawy i jak tylko dzieci pojadą na obóz, wracam tutaj na kemping sama już, żeby... No, mąż mój pracuje na tak zwanym etacie, więc ja będę pracować sobie stąd. Wzięłam sobie, zobaczcie, wzięłam mój internet domowy, bo my mamy taki internet w Playu. Wzięliśmy wszystko, co się da i tak, za chwilę pokażę Wam przyczepę. Przedsionek jest kompletnie nieogarnięty jeszcze, kompletnie, bo w przedsionku urządza się taką, słuchajcie, kawalerkę. Tam się urządza kuchnię, jak się dowiedziałam, bez zlewu. Zlewy mamy tam i całą tą infrastrukturę, może nie kuchenną, ale zmywanie, łazienki i toalety tam są. Mamy bardzo blisko, co jest mega fajne. I tutaj w przyczepie, w tej chwili wszystkie nasze naczynia i tak dalej są w przyczepie, bo jeszcze nie mamy kuchni. Zamówiliśmy, zrobiliśmy zamówienie w IKEA, kupiliśmy sofę, kupiliśmy tam jakieś wszystkie takie pierdoły, wiecie, dodatkowe pościele, jakieś ręczniki i tak dalej. To wszystko miało przyjechać dzisiaj. Dzisiaj jest czwartek, nie, miało przyjechać jutro i chcieliśmy to wszystko porozkładać, ale tak późno zrobiliśmy to zamówienie, geniusze naprawdę ogarniania, tak późno zrobiliśmy to zamówienie, że najbliższy możliwy termin dostawy tutaj na maszoperię jest dopiero w poniedziałek, przez cały dzień, więc słuchajcie, dopiero jak mój mąż stąd wyjedzie, ja zostanę tutaj sama, to przyjedzie ten transport z IKEA, więc jeszcze rozważamy jutro wcześnie rano wyjazd do IKEA w Trójmieście i zapakowanie naszego samochodu i przywiezienie tego. Słuchajcie, mi łatwiej będzie, jak chłopaki to wszystko ogarną sami, jak to zmontują i ja tylko będę sobie korzystać, więc na tym mi zależy, żebyśmy po prostu ogarnęli to w ten weekend, żeby już wszystko było gotowe. Słuchajcie, ponieważ ja jestem tak podekscytowana i mówię bardzo chaotycznie, nic szczególnego Wam tutaj nie opowiedziałam. Przyczepa jest nowa, to już powiedziałam. Jesteśmy tutaj pierwszy raz. Pokażę Wam teraz, jak ona wygląda, bo chyba po to zaczęłam ten film. Dobra, pokażę Wam ten przedsionek, który jest totalnym chaosem na razie. Tutaj jest naszych przyjaciół stoliczek turystyczny. Mamy bardzo porządną podłogę. Na razie, jak widzicie, suszymy się po prostu turystycznie bardzo. Buty, wszystko tam leży. Tam będzie kuchnia, sofa, stół z krzesłami. To będzie bardzo fajnie, ale ja zamykam przyczepę, żeby nikt nam nie przeszkadzał. I teraz wyobraźcie sobie, że wchodzimy do naszej przyczepy. Tutaj po lewej stronie, może troszeczkę odsunę, tutaj po lewej stronie jest taki stolik i ta strefa może się też zamienić w strefę sypialną. Tutaj powstanie takie duże łóżko. Ten stolik, jak weszliśmy, to on był tutaj na takim niskim poziomie i trochę się nagłowiłam, jak mam go podnieść. Tak, pamiętajcie o tym, że tutaj była noc i tutaj, słuchajcie, nie było światła, nie było prądu. Bardzo długo nam lodówka nie działała. Oczywiście zaczęliśmy z naszymi przyjaciółmi jeszcze imprezować, więc ścielić pościele, szukać, rozpakować samochód. Rafał pojechał na zakupy jeszcze do Biedronki, która była do 23 czy gdzieś tam 30 czynna i robił ostatnie zakupy. Więc tak, tak to wygląda. To jest ta część, muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo komfortowa i bardzo duża przyczepa. To jest ta przyczepa Hobby Prestige 720, więc z tego, co się orientuje, a orientuje się tak względnie średnio, to bardzo, bardzo duża jest ta przyczepa i chyba jedna z największych, jeśli nie największa. To jest jeszcze tutaj w kartoniku, leży i czeka płyta indukcyjna z IKEA, taka turystyczna, no taka zewnętrzna, nie wbudowana. Także z tego można zrobić łóżko i tutaj jeszcze dwie osoby mogą spać. No my to traktujemy jako taką strefę salonową. Tutaj jest kuchnia. A zobaczcie jeszcze, ile tutaj jest w ogóle stref do przechowywania. I tutaj wszystko, nie wszystko jest pełne, bo aż tylu rzeczy nie wzięliśmy. Bardzo podoba mi się kuchnia. Fajnie zorganizowana. Pokażę Wam, jak to tutaj wygląda, aczkolwiek to wszystko będzie
pozamieniane, bo my będziemy to wszystko trzymać na zewnątrz. Już mam talerze. Chciałam kupić plastiki, ale kupiłam jedne plastiki, musiałam je oddać, bo one po prostu były jakieś takie badziewne, że nie nadawały się do wielokrotnego mycia. Tutaj mamy na razie gank, tutaj jest jeszcze taka szafeczka, w której można przechowywać jakieś takie wyższe rzeczy. No i tutaj powoli jakieś tam, wiecie, ogarniamy przestrzenie. Później to wszystko będzie powynoszone na zewnątrz. Tutaj jest schowana kuchenka gazowa. My z gazu nie będziemy korzystać, mamy swoją kuchenkę na prąd, a tu jest zlew i my w ogóle tutaj też wody nie podłączamy, więc to takie, tutaj chowam sobie ściereczki, żeby był względny klar. Chciałam Wam pokazać lodówkę, bo na początku myślałam, kurczę, muszę zamówić lodówkę jakąś zewnętrzną, ale jak się okazało, że lodówka jest i nawet, słuchajcie, ona ma tutaj w środku zamrażarkę z gorzką żołądkową, opróżnioną częściowo. Zobaczcie, jaka duża lodówka. Ona jest wąska, to jest taka 30, ale ona jest duża, więc jak widzicie, jesteśmy porządni. Mamy trochę jedzenia. Nie jest tak, że ona jest pełna alkoholu. Tutaj jest szafa. No, duży bałagan, więc nie będę Wam pokazywać. To jest taka szafa. Ja kupiłam wieszaki, więc tutaj na górze mamy wieszaki. Tutaj na dole można sobie trzymać buty. No jeszcze wszystkiego nie ogarnęliśmy. To jest taki mały śmietniczek turystyczny. Dobra, przechodzimy. To słuchajcie, to był living room, open kitchen, robimy home tour, tutaj jest garderoba i przechodzimy do pokoju dziecięcego. Tutaj mamy pokój dziecięcy, na górze śpi Pola, na dole śpi Aluś i tak naprawdę tutaj jest office. Słuchajcie, tutaj będę pracować. Nie, będę pracować tutaj, a najlepiej tam na zewnątrz na sofie. Tutaj, słuchajcie, może też być pokój gościnny. Z tej strefy też robi się spanie. Słuchajcie, no nie wiem, to ma tak z metr albo z 90 na upartego ze dwie chude osoby, dwoje dzieci też się da tutaj położyć. No i tutaj jest bardzo wygodne łóżko. Mega wygodne łóżko. Wydaje mi się, słuchajcie, no my żeśmy spali się na nim z Rafałem i no jakoś tam się nie trącaliśmy specjalnie, więc prześcieradło kupiłam na 1,40 m i tak mi się wydaje, że to jest takie nawet trochę więcej może niż 1,40 m. Tutaj jest taki rożek ścięty, lekko, bardzo miękkie łóżko, bardzo miękki materac, bardzo wygodnie. No i tutaj też wszędzie mamy szafeczki. Tam jest jeszcze łazienka, która w tej chwili służy za miejsce przechowywania bardzo dużej ilości rzeczy Poli, która jedzie stąd prosto na zieloną szkołę nad morzem. Ja ją będę stąd wiozła, to chyba jest Trzębiej Góry. My nie będziemy korzystać z tej łazienki jako po prostu z łazienki. No, nie chcemy tutaj tego zapachu, tych dziwnych środków, takich jak, nie wiem, na łódce. Przyczepa jest piękna. Jeżeli jest porządek, to jest tu cudownie i fantastycznie. Nie wiem, co Wy na to, czy Wam się podoba. Ja uważam, że nasza przyczepa jest absolutnie piękna, najpiękniejsza, najcudowniejsza. Jestem zakochana. Pola chodzi tak podekscytowana, że śniadanie chyba zjadła o godzinie 13. Powiedziała, że jest zbyt podekscytowana, żeby jeść. I słuchajcie, no nie wiem, co powiedzieć. Bardzo dobry zakup, świetny wydatek. Inwestycja, szczęście, nowe doświadczenia i powiem Wam tak, jest godzina, kurczę, nie wiem, z pewną w telefonie, z telefonu nagrywam, jest już pewnie około 14, a ja jeszcze po prostu stąd nie wyszłam, bo jestem tak podekscytowana, że na razie biegam, zmywam naczynia, porządkuję tutaj rzeczy, planuję, sprzątałam w ogóle ten cały chlew, który tutaj było po prostu wszystko tak. Robiłam klarę na pokładzie, żeby móc nagrać ten film i po prostu jestem totalnie podekscytowana, dajcie znać. A może któraś z Was tutaj też planuje być, bo to zapraszam wtedy na kawę, bo no będę tutaj bardzo długo, przez no, większość tych wakacji. W czasie, kiedy dzieciaki nie będą miały szkoły, będę tutaj, będę z tym pracować, także zapraszam. Dajcie znać, czy też gdzieś bywacie na kempingach. Wiem, że część z Was bardziej urzęduje w chałupach. No, słuchajcie, strasznie się dzisiaj miotam. Mam nadzieję, że ten film uratuje, ten, w którym tak bardzo źle wyszłam. No, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.
Bye.